Pierwsze piłkarskie szlify zdobywał w jednej z najlepszych akademii w Polsce, a swój ekstraklasowy debiut zaliczył w mistrzowskim sezonie jeszcze przed ukończeniem 19 roku życia. Mimo to, zaraz po zdobyciu złotego medalu rozgrywek zdecydował się zakończyć ten 6-letni etap swojego życia. Szybko przekonał się jednak, że warto podejmować odważne decyzje także poza boiskiem. Kandydat na gwiazdę, PKO Bank Polski, grajmy razem, zapraszam. Mateusz Praszelik, rocznik 2000, przez 6 lat związany z warszawską Legią, w której przeszedł wszystkie szczeble, od akademii, przez drugą drużynę, do ekstraklasowego debiutu 21 lipca 2019 roku. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski podjął decyzję o odejściu ze stołecznego zespołu i związaniu się ze Śląskiem Wrocław. Już od pierwszej kolejki stał się piłkarzem wyjściowej jedenastki, a za swoje sierpniowe występy, okraszone dwiema asystami, otrzymał tytuł Młodzieżowca Miesiąca PKO Banku Polskiego. I w naszym studiu melduje się już reprezentant wojskowych, Mateusz Praszelik. Cześć Mateusz. Cześć wszystkim. Mateusz, powiedz na wstępie, czy mając za sobą 6 lat życia w stolicy, po tych kilku miesiącach we Wrocławiu czujesz się już jak u siebie? Czuję się bardzo dobrze od samego początku. Super atmosfera w szatni na pewno mi pomogła się zaaklimatyzować. Też znałem paru chłopaków, też tak naprawdę nie przychodziłem sam, bo ze mną przychodził też Rafał Makowski, więc znaliśmy się już szybciej i tak naprawdę szybko się zaaklimatyzowałem i już czuję się bardzo dobrze we Wrocławiu. 6 lat życia w jednym miejscu. Robi jednak wrażenie. Powiedz, ile nocy zarwałeś, myśląc o tym, czy opuszczać Warszawę? Tak naprawdę to była ciężka decyzja, nie ma co mówić, bo tak jak rozmawiamy, że 6 lat to jest na pewno sporo czasu, ale ja głównie kieruję się swoim dobrem i tym, co po prostu będzie dla mnie najlepsze, gdzie ja będę mógł się rozwijać jako zawodnik i też jako człowiek. Więc od samego początku, gdy zaczynaliśmy rozmowy ze Śląskiem, to ja czułem, że to będzie dobry ruch i mam nadzieję, że będę to po prostu pokazywał jak najczęściej. A nie było trochę w tej decyzji takiej zuchwałości? No bo przyznaj, że może mając 20, jeszcze niespełna 20 lat, warto jednak poczekać trochę dłużej na to, aby otrzymać więcej szans w drużynie Mistrza Polski. Ciężko mi powiedzieć. No, ja tak jak powtarzałem w wywiadach, ja czułem się po prostu gotowy na to, żeby grać w Ekstraklasie. W Legii tego nie dostawałem na tyle, ile oczekiwałem. Też to doskonale rozumiałem. To była decyzja trenera. I po prostu czułem, że potrzebuję zmiany, żebym po prostu mógł też pokazać się szerszej publiczności, że ja też potrafię grać w piłkę, bo trochę mnie nie było tak naprawdę przez cały sezon, więc ja też czułem, że trzeba po prostu coś zmienić. A nie było czasem też tak, że trochę poczułeś we włosach wiatr z karuzeli transferowej, która porwała najpierw Sebastiana Szymańskiego, potem Radka Majeckiego. Cały czas też mówiono, że ma porwać Michała Karbownika. Nie kiełkowało przez to w tobie takie poczucie, że ty również jesteś już gotowy, aby walczyć o te najwyższe cele? No wydaje mi się, że ci zawodnicy, o których rozmawiamy, no to są zawodnicy, którzy trochę zagrali w Ekstraklasie, tak jak Karbo zaczął grać w tym sezonie i to był jeden z przykładów, który odpalił tak naprawdę nie na 100%, tylko na 200% w pierwszych meczach, bo rzadko kiedy się spotyka takiego zawodnika jak Karbo, że w pierwszych meczach daje tyle jakości i też naprawdę z tego powodu się cieszyłem, mimo że ja wtedy nie grałem, ale nie jestem jakiś zawistny, że mówię, żeby komuś nie szło, bo po prostu się cieszyłem i tak to wyglądało. Ja wiedziałem, że muszę po prostu na tą szansę pracować, mimo że zacząłem pierwszy mecz w pierwszym składzie, ale wiedziałem, że to nic nie znaczy. No i tak to wyglądało, bo ta sytuacja, widziałem jaka jest. Też z Sepkiem Szymańskim mam cały czas kontakt, widzę jak to wygląda na zachodzie, też mi mówi jak to wygląda na zachodzie, że jest po prostu bardzo ciężko i to jest w ogóle inny poziom niż w Ekstraklasie, ale ja po prostu do tego poziomu muszę cały czas dochodzić, muszę cały czas udowadniać i tak to po prostu musi wyglądać, że ktoś już jest starszy ode mnie, idzie wyżej, ja tak naprawdę muszę do tego momentu dojść i chcę być tam, gdzie jest w tym momencie tak naprawdę Seba Szymański, więc tak to jest. No ale znalazłeś też fan klub Matiego Praszelika. Możesz coś powiedzieć więcej na ten temat?
No to jest wiadomo, że naprawdę bardzo miłe, bo to jest akurat z mojej rodziny, mój dziadek to zrobił, więc naprawdę to jest miła sytuacja. Też na pewno wszyscy z rodziny mają tutaj do mnie bliżej, do Wrocławia, bo ogólnie jestem z Raciborza i to jest 2 godzinki drogi tutaj do Wrocławia, więc to naprawdę jest miłe, jak teraz na przykład na meczu było ode mnie 10 osób i oni mnie wspierają, to na pewno mi bardzo pomaga, ale też wszyscy kibice Śląska, którzy do mnie piszą, którzy pisali, jak przychodziłem tutaj do Wrocławia, to naprawdę było bardzo miłe. Jak piszą teraz po meczach, to jest naprawdę super uczucie i mam nadzieję, że tak będzie dalej. To chciałbym Ciebie spytać o media społecznościowe. Powiedz mi, czy posiadanie swoich kont, które są taką opowieścią o zawodniku bardziej niż o człowieku, czy dla piłkarzy z rocznika z dwójką z przodu jest to według Ciebie dzisiaj już coś obowiązkowego? Zależy w sumie. Ja szczerze powiem, że wydaje mi się, że posługuję się i Twitterem, i Instagramem, i dla mnie to nie jest żaden problem. To na pewno jest fajne, że jestem na bieżąco, widzę też co dodaję, ale ja to bardziej kieruję się tym, że chcę pokazać po prostu, jak u mnie to wygląda w piłce i żeby ludzie też wiedzieli, bo wiem, że mimo wszystko, że ludzie się tym interesują i też chcą poznać moje życie prywatne. Ja nie mam problemu, żeby się z tym dzielić, ale wiem, że różni zawodnicy są i niektórzy zawodnicy po prostu dodają tylko jedno zdjęcie, nie wiem, na 3 miesiące i tak dalej, nie dodają nic na relacje, więc tak naprawdę każdy jest inny i wydaje mi się, że to po prostu też zależy od człowieka, co on lubi. I to jest na pewno na takim poziomie, ale wydaje mi się, że na pewno wszyscy zawodnicy teraz mają tego Instagrama, a czy dodają, jak są aktywni, to już zależy po prostu od osobowości człowieka. Po wejściu na Twojego Instagrama od razu rzuca się w oczy, że jest on niezwykle uporządkowany i przemyślany. Wiemy, że Robert Lewandowski to dziś nie tylko wspaniały piłkarz, ale też pewnego rodzaju marka, pewien produkt marketingowy. Czy ty masz poczucie, że w pewien sposób przez tego swojego Instagrama o dużym charakterze piłkarskim niejako już budujesz tą swoją markę Mateusza Praszelika, piłkarza? Ciężko mi powiedzieć, nie patrzyłem nigdy tak po prostu. Dla mnie to jest taka mega fajna zajawka, taka odskocznia też od piłki, że mogę coś dodać, że ludzie też to widzą. To na pewno jest taka przyjemność dla mnie, tak jak mówię, że odskocznia. I tak jak, nie wiem, lubię sobie pograć w tenisa, to też lubię zająć się po prostu moim Instagramem, lubię sobie zobaczyć, co ludzie dodają, bo to jest naprawdę też fajne i że możemy się dzielić, bo można zawsze obejrzeć coś nowego, coś, co się dzieje na świecie, więc tak to wygląda. Wróćmy do piłki. Wysłuchaj pytania kibica Bartosza, który nadesłał materiał wideo z zapytaniem do Ciebie w ramach akcji Zapytaj Praszelika. Posłuchajmy. Cześć Mateusz, powiedz mi, gdzie najlepiej odnajdujesz się na boisku? Wolisz grać w środku pola, czy może jednak z przodu? Pozdrawiam i życzę powodzenia. No wydaje mi się, że już tak naprawdę w Legii, jak byłem i miałem 16 lat, to 16-15 lat, to już zacząłem grać tylko na pozycji numer 10, numer 8. To były moje pozycje, z którymi teraz tak naprawdę to się ciągnie. I tak to wygląda, że gram na tych pozycjach, ale właśnie tak jak tutaj padło pytanie, no to praktycznie 14 lat, no nie 14, 10 lat od kiedy zacząłem grać w piłkę, no to grałem na pozycji napastnika, ale wydaje mi się, że ta pozycja numer 10 jest lub 8 jest optymalna w tym momencie i tam czuję się najlepiej. Właśnie, bo grałeś na plecach z najróżniejszymi numerami w swoim życiu. Powiedz mi, czy ta wisząca za mną 8 jest numerem, który najlepiej oddaje Twoją boiskową pozycję, przynajmniej w Śląsku Wrocław? No akurat co do numeru, no to chciałem na początku numer 7, bo po prostu 7 zawsze to był mój ulubiony numer, ale tutaj jest Robert Pich, który ten numer ma od dawna i nawet nie było takiej opcji, żeby po prostu zabierać komuś numer, więc tak to wyglądało, no a później był numer 10. Który chciałem, no ale też jestem młodym zawodnikiem, też rozmawiałem z dyrektorem Sztylką i powiedział, że teraz na razie nie mogę tego numeru,
wziąć. No może nie, że mogę, nie mogę, ale zaproponował mi po prostu numer 8. No i ja też lubię akurat ósemkę, więc wziąłem w tamtym momencie ósemkę i jest szczęśliwa, więc mam nadzieję, że tak będzie do końca. Kto jest twoim boiskowym wzorem? Może takiego wzoru nie mam, ale bardzo lubię oglądać grę Kevina De Bruyne, bo to jest taki zawodnik, który ciężko powiedzieć, że ja chcę grać tak jak on, ale ma tyle aspektów, od których mogę się od niego uczyć, że to jest naprawdę, naprawdę poezja, że przyjęcie piłki i tak dalej, poruszanie się po boisku, to jest naprawdę taki wzorzec, od którego młodzi zawodnicy powinni się uczyć i ja też bardzo, bardzo lubię patrzeć nawet na grę City i jak oglądam mecz City, to nie patrzę jak oni stricte grają, jak się przesuwają, tylko patrzę na niego, że jak on znajduje sobie miejsce, ile on ma miejsca, bo tak naprawdę to jak, ile ty masz czasu na przyjęcie piłki, to zależy od ciebie, jak ty się ustawisz i on to robi, wydaje mi się, że w tym momencie najlepiej na świecie. Przyjęcie piłki, długość przyjęcia piłki, to jest na pewno u niego na najwyższym poziomie i dla mnie to jest ważne, bo gramy na podobnych pozycjach. No dobra, a co jest atutem Mateusza Praszelika? Ciężko powiedzieć. Zawsze mówiłem, że ta kreatywność boiskowa, prostopadłe podanie. Teraz mi ciężko powiedzieć. Wolę, nie lubię mówić o swoich atutach, bo to jest akurat bardzo ciężkie. Wolę, żeby też to, nie wiem, kibice ocenili, czy mój tato, bo on to wie najlepiej. Ale mi tak ciężko powiedzieć. Ja zawsze mówiłem, że jestem kreatywnym zawodnikiem i to jest po prostu mój atut. Okej, nie będziemy zatem rozmawiali o atutach, tylko wręcz przeciwnie. Mam tutaj oficjalną kartę Ekstraklasy w barwach Śląska. Wyobraź sobie, że przelewam ci na nią środki, które pozwalają ci podnieść dowolną piłkarską umiejętność. W co inwestujesz? Kurczę, bardzo ciężkie pytanie, nie ukrywam szczerze, ale wydaje mi się, że zainwestowałbym w sumie w tym momencie w lewą nogę i chyba takie, no nie, no jakbym miał wymienić jedną rzecz, to wymieniłbym lewą nogę, że chciałbym mieć na takim samym poziomie jak mam prawą, bo resztę też wiem, że jestem w stanie sobie wypracować. Lewą nogę oczywiście również, ale w tym momencie jakbym miał wybrać, że tego samego dnia dostaję taką no nie wiem, lewą nogę jak ma Gareth Bale, no to naprawdę, naprawdę chętnie bym przygarnął. I przechodzimy do przedostatniej części naszego spotkania. Mateusz, czy pamiętasz swój pojedynek z Pawłem Wszołkiem w oficjalnym quizie Ekstraklasy? No niestety pamiętam właśnie. Przegrałem jednym punktem. Okej, o włos. Dzisiaj będziesz miał okazję, aby zaprezentować się lepiej w oficjalnym quizie Ekstraklasy. Za chwilę zobaczysz 8 kategorii. Będę cię prosił o wybranie 3 z nich. Do każdej otrzymasz po jednym pytaniu. Zdradzę ci, że wszystkie będą mniej lub bardziej wiązać się z twoją osobą, okej? Dobra. Okej, Mateusz, które kategorie wybierasz? No, wydaje mi się, że na pewno jedną z kategorii będzie klub ekstraklasy. Okay. Polscy piłkarze w ekstraklasie. Mm-hmm. No, jak już wybierałem tych polskich, no to wybiorę Polacy za granicą. Okej, okay, zaczynamy od kategorii klub ekstraklasy. Który klub był liderem ekstraklasy w dniu narodzin Mateusza Praszelika? No nie wiem, bo tak patrzę, tutaj Odra, Wodzisław, Śląsk, Wrocław, Legia Warszawa i ta Pogoń Szczecin mi tutaj nie pasuje bardzo. Akurat w tamtych czasach Pogoń Szczecin, w tamtych czasach, kurczę. A która to mogła być kolejka, jak ci się wydaje? To był sam początek. No właśnie. Więc tak naprawdę, no ale wątpię, że Odra wtedy byłaby liderem, no to mi na pewno odpada. Wydaje mi się, że właśnie taka Pogoń Szczecin w tamtych czasach mogła po prostu po dwóch meczach, nie, to było w sumie więcej, to po 5 kolejkach mogłaby być pierwsza, więc wydaje mi się, że Pogoń Szczecin. Bardzo dobra odpowiedź. Tak myślałem właśnie, bo coś mi nie pasowało tutaj, bo te trzy kluby akurat, no to był sam początek. Kierowałem się tym, że Legia zawsze w pierwszych meczach nie jest po prostu pierwsza. Nawet 20 lat temu. No, tym nawet 20 lat temu. Odra gdzieś tam zawsze w środku tabeli przy końcu,
A Śląsk wtedy nie wiem wtedy w sumie jak szło Śląskowi. No wszystkie te cztery drużyny grały wówczas na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, więc nie było to naciągane. Więc no nie, ja akurat wiedziałem, że te kluby grały w Ekstraklasie, ale nie wiedziałem. Właśnie dla mnie też Śląsk był taką zagadką, bo nie wiedziałem, jak w tamtych czasach Śląskowi szło. Okej, okay. Mateusz, pierwszy punkt zdobyty. Pora na drugą kategorię: polscy piłkarze w Ekstraklasie. Które z tych zdań o Mirosławie Praszyliku jest prawdziwe? Debiutował przeciwko Legii, jego ekstraklasowy debiut był dłuższy od syna. W swoich pierwszych 5 ekstraklasowych meczach zobaczył więcej żółtych kartek niż syn. Swój ostatni ekstraklasowy mecz zagrał 10 dni po narodzinach syna. Ostatni odpada. Dlaczego? No, wydaje mi się, że rok szybciej chyba ostatni mecz był. Rok szybciej, chyba 99 właśnie, albo nawet szybciej. Mniejsza, ale wiem, że na pewno tego nie zaznaczę. Tutaj jest, który debiutował przeciwko Legii. Nie, to też nie. Jego ekstraklasowy debiut był dłuższy od syna. No obrońca jednak, więc to jest 90 minut, no mógł zagrać, ale też nie. Zobaczył więcej żółtych kartek niż syn, to mi pasuje, więc ja bym wybrał, że zobaczył więcej żółtych kartek niż syn. Bo ja nie zobaczyłem chyba żadnej żółtej kartki w Ekstraklasie. Ale źle. I to jest dobra odpowiedź, Mateusz. Ale powiem ci tylko, że tata zobaczył jedną żółtą kartkę, ale to wystarczyło. Zobaczyłem żadnej właśnie, dlatego też tak mi się wydawało. Natomiast co do tej ostatniej odpowiedzi, to jeżeli moje źródła mnie tutaj nie okłamały, to tata ostatni mecz w Ekstraklasie zagrał 10 dni przed twoimi narodzinami, 16 września. No to nie wiedziałem szczerze, myślałem, że szybciej. Że właśnie w 99 coś właśnie w ten deseń, ale że 16 września, kurczę. No. Nie pamiętam, ale ty z kim? Może z Wisłą to było wtedy? Do sprawdzenia przez pasjonatów historii występów Mirosława Praszelika. Ja sam sprawdzę po rozmowie. Ale rozumiem, że w rodzinnym domu nie było takiej historii, że jak tylko się urodził Mateusz, to tata przestał grać w piłkę. Nie, 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 nie było takiej historii. I też dlatego właśnie się dziwiłem, że myślałem, że po prostu skończył szybciej, bo nikt mi w sumie o tym nie powiedział, że to było 10 dni przed moimi urodzinami i w sumie też powinienem to wiedzieć. No ale że na pewno więcej żółtych kartek ode mnie, bo ja nie mam żadnej żółtej kartki, więc... Mateusz, w przyszłym roku 26 września twoje urodziny, a 16 września świętujecie ostatni ekstraklasowy mecz taty. Dokładnie. Okej, okay, pora na ostatnią kategorię: polscy piłkarze za granicą. O kurczę, Polacy za granicą. Pewien imiennik Mateusza Praszelika występował w lidze holenderskiej, choć w Ekstraklasie nie rozegrał ani jednego meczu. Kto to taki? To w sumie ja wiem. To myślałem, że ciężkie będzie pytanie, ale wydaje mi się, że Mateusz Prus. Że bramkarz i w sumie teraz nawet bronił w Świcie Nowy Dwór, tak mi się wydaje. I to jest na pewno Mateusz Prus, bo nie zagrał żadnego meczu. Ja też w sumie o nim nie wiedziałem, ale pamiętam, że zadebiutował w Eredivisie wtedy. Mateusz, 3-3. Bezbłędnie poradziłeś sobie z pytaniami oficjalnego quizu Ekstraklasy. Jak twoje wrażenia? No, myślałem, że szczerze będą łatwiejsze pytania, ale akurat na ostatnie tak byłem w 100% tego pewny. A na dwa pierwsze, no trochę taki zdziwiony byłem, bo ta Pogoń i tylko ta Pogoń mi tam nie pasowała z tych klubów, bo te kluby wiadomo, w których występowałem i ta Pogoń, mówię, dobra, taka na zachętę pewnie dodana tutaj i oni byli właśnie wtedy liderem, więc wybrałem Pogoń, a druga, no to tylko dlatego wybrałem, że żółte kartki, bo ja po prostu nie mam żadnej żółtej kartki, a tata grał na środku obrony, więc mógł ten żółty kartonik obejrzeć. Czyli drogą dedukcji można sobie poradzić ze wszystkim. Dokładnie. Mateusz, odniosłeś zwycięstwo w oficjalnym quizie Ekstraklasy. Dajmy też szansę wygrać coś naszym widzom. Mamy teraz konkurs dla posiadaczy oficjalnej karty Ekstraklasy, w którym do wygrania jest koszulka meczowa Mateusza Praszelika, która wisi tutaj za mną. Mateusz, co trzeba zrobić, aby wygrać tą koszulkę? Żeby wygrać moją koszulkę, trzeba nagrać wideo
z odpowiedzią, które miejsce zajmie Śląsk Wrocław w obecnym sezonie. Dokładnie. Nagrajcie wideo, zamieśćcie je poniżej, podzielcie się z nami swoimi przewidywaniami na temat końcowej pozycji Śląska w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. Mateusz, to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za tą naszą rozmowę, za wspólną rozgrywkę. I cóż, życzę przede wszystkim zdrowia, które w tych obecnych czasach jest bardzo ważne. No i przede wszystkim jak najwięcej minut, asyst, no i wreszcie goli w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku naszego cyklu Kandydat na Gwiazdę.